pełna ochrona tego rodzaju infrastruktury jest, krótko mówiąc, niemożliwa. Ale to nie znaczy, że to nas zwalnia z obowiązku podejmowania wszystkich możliwych działań, środków, zabezpieczeń. Dzisiejsza konferencja poświęcona była współpracy marynarki wojennej w ochronie infrastruktury krytycznej i farm wiatrowych. Farmy wiatrowe wprawdzie jest to projekt, który będzie realizowany w ciągu najbliższych lat, niemniej jednak już teraz trzeba myśleć o tym, w jaki sposób te farmy wiatrowe chronić, ale też w jaki sposób chronić infrastrukturę krytyczną, której tutaj na Pomorzu Zachodnim nagromadzenie jest bardzo duże. Mamy terminal gazowy, mamy porty, mamy Baltic Pipe, mamy zakłady chemiczne Police i tutaj w sytuacji zagrożenia, jakie miało miejsce przy atakach, wybuchach Nord Stream 1, Nord Stream 2, no ta kwestia jest istotna. I tutaj przedstawiciele 8 Flotyli Obrony Wybrzeża przedstawiali okręt Cormoran, który ma wszelkiego rodzaju narzędzia do tego, żeby tą infrastrukturę chronić i wspierać takie strategiczne polskie przedsiębiorstwa, jak również w przyszłości, ponieważ tych okrętów będzie więcej, 6. W przyszłości właśnie była też, dyskutowaliśmy tam, w jaki sposób mogą marynarze czy siły zbrojne wesprzeć operatorów farm wiatrowych w ochronie tego typu infrastruktury. No i tutaj koniecznie będą zmiany legislacyjne, gdyż póki co marynarka wojenna nie ma w zakresie swoich obowiązków ochrony infrastruktury krytycznej, więc będzie musiała po pewne zmiany legislacyjne zajść, żeby marynarka wojenna mogła te zadania dodatkowo wykonywać.